Cześć, hej, witajcie w drugim filmie dotyczącym modyfikacji drona Syma X5C. W drugiej części pokażę Wam, jak zwiększyć czas lotu poprzez zakupienie nowej, pojemniejszej baterii. Zapraszam. Czego będziemy potrzebować? Drona Syma X5C. Mały wkrętak płaski lub jakieś inne narzędzie. Może być również spinacz biurowy lub pineska. Nożyczki. Taśmę izolacyjną. Oryginalną baterię. Oraz nasze nowe baterie. Ja zakupiłem baterię firmy Turnigy Nanotech 750 mAh 1S 3570C, cena około 20 zł. Nie podłączamy tej baterii od razu do drona, ponieważ spalimy quadcopter. Trzeba wykonać zmianę pinów, ale o tym wspomnę potem. Teraz pojawi Wam się porównanie nowej baterii oryginalnej. Teraz to, o czym wspominam na początku, czyli modyfikacja baterii. Bierzemy naszą baterię i musimy zamienić kable miejscami czerwony z czarnym. Czerwony z czarnym. Teraz będziemy musieli wziąć jakieś płaskie narzędzie, aby wyciągnąć nasz pin. Musimy zamienić kable tak, jak są one w oryginalnej baterii. Czyli czerwony z tej strony, a czarny z tej strony. Jak spojrzycie, to jest to dokładnie na odwrót. Teraz bierzemy jakieś narzędzie, przyciskamy tutaj ten pin i ciągniemy. I z drugim to samo. Jak widzicie, już mam wyjęte. Teraz możemy zaizolować jeden taśmą izolacyjną, aby nie zrobić zwarcia. Teraz zamieniamy kabelki miejscami, tak jak w oryginalnej baterii. Czyli czerwony po lewej stronie, a czarny po prawej. Teraz bierzemy drona i zdejmujemy klapkę baterii. Nową baterię wkładamy i podłączamy. Tak jak mówiłem, nowa bateria wchodzi na ścisk. Teraz zakładamy klapkę baterii. I sprawdzamy, czy wszystko działa. Jak widać, wszystko działa. Czas lotu w porównaniu do oryginalnej baterii zwiększy się, czas ładowania również. To już wszystko. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.